Dzień dobry. Witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o PRL w latach 1956-1970. Czego dowiemy się na tej lekcji? Dowiemy się, na czym polegała mała stabilizacja, poznamy szczegóły konfliktu władzy z Kościołem, poznamy sytuację gospodarczą kraju, dowiemy się o początkach opozycji, poznamy przebieg wydarzeń marca 1968 roku, poznamy wydarzenia grudnia 1970 roku. Zaczynamy od małej stabilizacji. Rządy Władysława Gomułki przyniosły odejście od stalinowskich represji i kontroli społeczeństwa. Polacy oczekiwali głębszych reform, jednak nie dochodziło do zmian ustroju, a kraj nadal był uzależniony od Związku Radzieckiego. Okres rządów Gomułki w nawiązaniu do tytułu sztuki poety Tadeusza Różewicza zaczęto określać mianem małej stabilizacji. W społeczeństwie zniknął wówczas Wówczas strach przed bezpodstawnymi aresztowaniami, a państwo wycofało się z masowej indoktrynacji. Panujące warunki zaowocowały rozwojem polskiej kultury, między innymi sukcesy na świecie, święciła Polska Szkoła Filmowa. Jej głównymi przedstawicielami byli reżyserzy Andrzej Wajda, Andrzej Munk i Wojciech Jerzy Has, których filmy przeszły do klasyki światowego kina. Rozwijały się także środowiska opiniotwórcze skupione wokół tygodnika polityka. Władze nie zezwoliły jednak na działalność żadnej organizacji niekomunistycznej. Niewielkiej poprawie uległa sytuacja materialna Polaków w latach 1956-1960, zgodnie z nowym pięcioletnim planem gospodarczym zwiększono na rozwój rolnictwa, e, zwiększono nakłady na rozwój rolnictwa, usług i przemysłu lekkiego, co przyniosło poprawę e, w zaopatrzeniu artykuł, na artykuły e, konsumpcyjne. W sprzedaży pojawiły się wcześniej niemal nieosiągalne towary, m.in. pralki, lodówki czy pierwsze telewizory. To wówczas popularny stał się skonstruowany i produkowany w Polsce samochód marki Sirena. Zwiększono także liczbę kupowanych na Zachodzie licencji na nowoczesne projekty przemysłowe, np. Na, na włoski samochód Fiat 125. Wzrastały też płace, w sklepach nadal jednak brakowało wielu produktów, m.in. mięsa oraz artyków gospodarstwa domowego. Mimo to stopniowa poprawa warunków materialnych oraz poczucie większego bezpieczeństwa niż w czasach stalinowskich doprowadziły do uspokojenia nastrojów społecznych. Zarząd w Gomułki wzmocnił uległa międzynarodowa pozycja Polski. Doprowadził on do porozumienia ze Związkiem Radzieckim oraz normalizacji stosunków z Czechosłowacją i NRD. Rozwijano także kontakty z innymi krajami komunistycznymi i poprawiono relacje z innymi państwami świata. Ułatwiło to eksport towarów i umożliwiło... Uzyskanie korzystniejszych kredytów. Gomułka rozpoczął też działania, które miały na celu odsunięcie od Polski zagrożenia bezpośrednim atakiem atomowym. W 1957 roku minister spraw zagranicznych PRL Adam Rapacki ogłosił na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ plan wprowadzenia strefy bezatomowej w Europie Środkowej. Dokument ten jednak odrzucono. Po raz drugi zmodyfikowany plan rozbrojeniowy próbował bezskutecznie przeforsować na forum ONZ w połowie lat 60. Sam Gomułka. Najważniejszym celem polityki zagranicznej PRL w tym okresie stało się jednak znormalizowanie stosunków dyplomatycznych z RFN. Władzom zależało na uznaniu przez to państwo granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Udało się do tego doprowadzić, gdy kanclerzem w RFN został socjaldemokrata Willy Brandt. Dokumenty nawiązujące wzajemne stosunki dyplomatyczne oraz potwierdzające nienaruszalność polskiej granicy zachodniej podpisano w Warszawie 7 grudnia 1970 roku. Był to olbrzymi sukces dyplomatyczny i osobisty e, Władysława e, Gomułki. Sytuacja gospodarcza kraju. Na początku rządów Gomułki starano się inwestować w przemysł lekki i spożywczy. A więc taki, który by spełniał oczekiwania i potrzeby konsumpcyjne społeczeństwa. Jednak już w kolejnych latach główny nacisk ponownie położono na rozwój przemysłu ciężkiego. Powstały m.in. kopalnie węgla brunatnego w Turoszowie i Koninie, rafineria w Płocku, zakłady azotowe w Puławach, huty w Koninie i Głogowie. A centralne sterowanie gospodarką było nieskuteczne, a produkcja niskowydajna. Towary wytwarzano według przestarzałych technologii, co uniemożliwiało ich eksport poza blok państw komunistycznych. Ponadto w kraju było za mało sklepów, co znacznie utrudniało zaopatrzenie ludności. Statystyczny Polak e, spędzał około 1,5 godziny dziennie w kolejkach. E, spór z Kościołem. W 1958 roku Gomułka po umocnieniu swojej pozycji jako pierwszy sekretarz PZPR wznowił walkę z Kościołem Katolickim. Zniesiono lekcje religii w szkołach, utrudniano budowę i remont kościołów, a kleryków powoływano do wojska, gdzie byli poddawani komunistycznej propagandzie. Oficerom wojska i milicji oraz urzędnikom partyjnym zabroniono uczestnictwa w nabożeństwach. Nie mogli oni także zawierać ślubów kościelnych ani chcić dzieci. Taka polityka prawdopodobnie wynikała z próby ateizacji społeczeństwa, która była jednym z celów komunizmu. Poza tym Władysław Gomułka chciał przewodzić narodowi polskiemu. Działania prymasa Stefana Wyszyńskiego uznał za zagrożenie dla swojej pozycji i dlatego też zezwolił na jego krytykę ze strony partyjnej propagandy. Gomułka ostro zaatakował duchowieństwo, kiedy w 1965 roku biskupi polscy. Skierowali orędzie do biskupów niemieckich, wzywające do pojednania obu narodów, zawierające m.in. słowa udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. Gomułka poczuł się pominięty w ważnych dla niego sprawach międzynarodowych i wykorzystując antyniemieckie nastroje w społeczeństwie, rozpoczął atak w mediach na Prymasa Wyszyńskiego i Kościół. Propaganda państwowa uznała list za zdradę interesów narodowych i głosiła chociażby, że Polacy nie mają za co Niemców przepraszać. Gdy w 1966 roku Kościół obchodził tysiąclecie Chrztu Polski, władze zorganizowały konkurencyjne obchody tysiąclecia państwa polskiego. Z tej okazji Gomułka rzucił hasło budowy tysiąca szkół. Nie wszystkie działania miały jednak pozytywny wydźwięk. Polakom utrudniano udział w nabożeństwach i uroczystościach kościelnych, celowo organizując w tym samym czasie obowiązkowe zebrania robotników lub pokazy zachodnich filmów w kinach. Jako alternatywę dla obchodów religijnych zaplanowano defiladę wojskową. Wyrazem fatalnych stosunków państwo kościół była odmowa wpuszczenia do Polski papieża Pawła VI. Władze próbowały także zatrzymać peregrynację, czyli wędrówkę kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po wszystkich polskich e, parafiach. I przechodzimy e, do początka, e, początku opozycji e, antykomunistycznej. Na początku lat 60. część działaczy komunistycznych, którzy widzieli potrzebę reform ekonomicznych i politycznych, zaczęła tworzyć zalążki opozycji w PRL. Środowisko to nazywano rewizjonistami, a ich radykalnych przeciwników dogmatykami. Gomułka stara się, starał się kontrolować obie te grupy, wprowadzając w ich szeregi zaufane osoby. Potrzebę zmian w kraju dostrzegała również inteligencja. W 1964 roku 34 wybitnych pisarzy i intelektualistów pod kierunkiem znanego poety Antoniego Słonimskiego wystosowało do premiera list z protestem przeciwko narastającej cenzurze oraz niskim przedziałom papieru na druk książek, tzw. list 34. Został on opublikowany w zachodnich mediach, co wywołało wręcz furię Gomułki. Sygnatariuszy listu poddano presji, a z inicjatywy PZPR powstał list podpisany przez około 600 literatów wymierzony przeciw uprawianej na łamach prasy zachodniej oraz na falach rozgłośni radiowej Wolna Europa kampanii rzekomo oczelniającej Polskę Ludową. W 1965 roku za opublikowanie rok wcześniej listu otwartego do partii aresztowano dwóch młodych działaczy PZPR Jacka Kuronia oraz Karola Modzelewskiego. W piśmie skrytykowali oni rząd za sytuację panującą w kraju, za co zostali wyrzuceni z partii i otrzymali kilkuletnie wyroki więzienia. Nie zatrzymało to jednak w zbierającej fali krytyki. Od połowy lat 60. wychowankowie kuronia z zakładanego przez niego dekadę wcześniej komunistycznego harcerstwa, tzw. Tak chówca walterowskiego, świadomie zakłócali wykłady otwarte na Uniwersytecie Warszawskim posiedzenia Partii i Organizacji Młodzieżowej w Związku Młodzieży Socjalistycznej ZMS. Ze względu na to, że pojawiali się z znienacka na zebraniach, określano ich mianem komandosów. W swoich wystąpieniach wytykali oni wady systemu i zachęcali do dyskusji. Jednym z liderów tego środowiska był Adam Michnik. I przechodzimy do wydarzeń z marca 1968 roku. Kolejny kryzys polityczny w czasach Gomułki był spowodowany żywą reakcją publiczności Teatru Narodowego w Warszawie na przedstawieniach dziadów Adama Mickiewicza w, w reżyserii Kazimierza Dejmka. Podczas spektakli, ku zaskoczeniu artystów na widowni, zaczęło dochodzić do antysowieckich wystąpień. Entuzjazm widzów wzbudzały te fragmenty dzieła, w których autor potępiał rosyjskie rządy i wzywał do walki o niepodległość. Odbierano je jako ponadczasowe odniesienia, aktualnie, aktualne także w czasach PRL. W odpowiedzi na zachowanie widowni, władze zabroniły dalszego wystawiania sztuki, a kilku uczestników wystąpień, m.in. Adama Michnika i Henryka Schleifera, wyrzucono z uczelni. Doprowadziło to do kolejnych protestów. Publicysta, publicysta Stefan Kisielewski nazwał kontrolowanie kultury przez Partię Komunistyczną dyktaturą ciemniaków. 8 marca 1968 roku studenci zorganizowali demonstrację, którą brutalnie rozpędziła Milicja Obywatelska, zmotoryzowane odwody Milicji Obywatelskiej ZOMO oraz uzbrojone w pałki bojówki komunistów tzw. Tak tak aktywu robotniczego. Następnego dnia wiece strajki okupacyjne i demonstracje uliczne zorganizowano na większości wyższych uczelni. Studenci zażądali zaprzestania brutalnych akcji milicji oraz wysuwali hasła liberalizacji systemu politycznego, władze z kolei aresztowały protestujących, czemu towarzyszyła wymierzona w nich kampania oszczerstw w prasie, radiu i telewizji. Wydarzenia marcowe przedstawiciele władz ukazywali jako spisek synów odsuniętych przywódców partyjnych pochodzenia żydowskiego, niekiedy też jako zorganizowany w interesie Izraela. Na skutek antysemickiej nagonki, ze strony władz do wyjazdu z Polski zmuszono kilkanaście tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, w większości przedstawicieli inteligencji. Wydarzenia grudnia 1970 roku. Narastające problemy gospodarcze skłoniły go mułkę do wprowadzenia podwyżki cen żywności i towarów przemysłowych. Społeczeństwo poinformowano o tym wieczorem 12 grudnia 1970 roku, a więc tuż przed świętami e, poprzez radio i telewizję. E, wywołało to protesty, a dwa dni później rozpoczął się już strajk w stoczni Gdańskiej imienia Lenina. Już wcześniej panowała tam napięta sytuacja związana z zapowiedzią wprowadzenia nowych, wyższych norm pracy oraz zmianą wysokości płac. Protesty robotnicze szybko rozszerzyły się na inne zakłady trójmiasta i przekształciły w wielotysięczną demonstrację uliczną. 15 grudnia demonstraci zażądali cofnięcia podwyżek cen i ruszyli pod budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR-KWPZPR. PZPR. Doszło tam do starć z milicją sprowokowanych przez władze, w tym podpalenia gmachu KWPZPR. W nocy komuniści rozpoczęli aresztowania uczestników zaś, których udało im się zidentyfikować. Nie uspokoiło to nastrojów i 15 grudnia strajki, w którym mieście uległy rozszerzeniu. Kolejny pochód pod kawą PZPR zakończył się kolejnymi starciami, w których padły ofiary śmiertelne. Władze uznały wystąpienia robotnicze za kontrrewolucję i skierowały przeciwko protestującym silne oddziały wojska i milicji. Wydano także rozkaz użycia broni palnej przeciwko robotnikom, a w Gdańsku wprowadzono stan wyjątkowy. Dzień później w Stoczni Gdańskiej ogłoszono strajk okupacyjny, do którego przyłączyły się inne zakłady. Wieczorem wicepremier Stanisław Kociołek zaapelował do robotników, aby wrócili do pracy. Jednak rano 17 grudnia, kiedy pracownicy Stoczni Gdańskiej zmierzali do swojego zakładu, zostali ostrzelani przez wojsko. Przeciwko robotnikom użyto czołgów, karabinów maszynowych i helikopterów. Tego dnia e, nazwano, nazwanego Czarnym Czwartkiem w Gdyni zginęło około 18 osób. Demonstracje i strajki organizowano w wielu innych miastach wybrzeża, m.in. Elblągu, Słupsku i Szczecinie, gdzie także spalono siedzibę e, Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Wydarzenia grudniowych na wybrzeżu 14 e, i 20... Od 14 do 21 grudnia 1970 roku władze komunistyczne zamordowały około, ogółem około 45 osób, a rannych zostało 1165. Mimo blokady informacji w państwowych mediach, wiadomości o zamieszkach doszły do ogółu polskiego społeczeństwa. Robotniczy bunt i obawa przed jego rozszerzeniem na inne regiony Polski wywołały reakcję Moskwy. Sekretarz generalny KPZS Leonid Breżniew nakazał odsunięcie od władzy gomułki i premiera Celankiewicza. PZPR e, na czele z nowo powołanym pierwszym sekretarzem Edwardem Gierkiem oficjalnie potępiła użycie broni i wprowadzenie podwyżek bez wcześniejszych konsultacji ze społeczeństwem. A więc to co widzimy, e, to takie e, wielkie oburzenie e, wywołane. E, podniesieniem cen żywności tuż przed świętami Bożego Narodzenia, co musiało się y, zakończyć no co najmniej niezadowoleniem, o czym władza musiała z czego władza musiała zdawać sobie sprawę. W efekcie tego dochodzi do protestów, y, w efekcie czego y, zamiast negocjować, rozmawiać z robotnikami, y, robotnikami, którzy przecież byli Podstawą systemu komunistycznego i rzekomo to oni byli najważniejsi w państwie. Władza kieruje przeciwko nim wojsko uzbrojone w karabiny maszynowe i ciężki sprzęt wojskowy, wydaje zgodę na użycie broni i dosłownie morduje ludzi na ulicach, bo nie można tego inaczej nazwać. I teraz wzrost tych antyrządowych nastawień. E, zmusił właściwie do reakcji e, samą Moskwę, sam Związek Radziecki, który nakazał odsunięcie e, Gomułki od władzy, i zrobiono z niego w pewnym sensie takiego e, kozła ofiarnego, e, winnego tej całej e, sytuacji. A kolejny, ten, no, a kolejny nowy sekretarz Edward Gierek będzie próbował tą, tą napiętą sytuację w kraju e, załagodzić. Dziękuję za uwagę.